W ostatnim czasie byliśmy świadkami incydentów związanych właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa, wręcz zamachami terrorystycznymi, do realizacji których zostały wykorzystane między innymi pojazdy ciężarowe, tak? Mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacjami w ostatnim czasie na terenie Unii Europejskiej, w takich krajach jak Niemcy, Belgia, Szwecja czy Francja. W związku z tym, że pojazdy ciężarowe są powszechne, dostępne powszechnie, stały się takim narzędziem dla osób, które planują zamachy terrorystyczne. Pojawiło się duże niebezpieczeństwo i poczucie takiego niebezpieczeństwa wśród zarówno kierowców pojazdów ciężarowych, jak i wśród właścicieli firm. Oprócz oczywiście zachowywania względów bezpieczeństwa, czyli poruszania się po z góry ustalonych trasach, korzystania ze sprawdzonych parkingów, zachowywania takich elementarnych zasad bezpieczeństwa, czyli nie zabieraniu na przykład autostopowiczów. Z pomocą przychodzą również systemy telematyczne, które mogą wspierać dbanie o bezpieczeństwo kierowców, floty i przewożonych ładunków. Każdy pojazd, który wyposażony jest w system telematyczny, jest widoczny dla osób zarządzających transportem w firmie. Ten widok jest dostępny w czasie rzeczywistym, czyli w każdym momencie można podejrzeć, w którym miejscu znajduje się pojazd. Ale dzisiaj systemy telematyczne to nie jest tylko lokalizacja, to jest coś więcej. Przykładowe zastosowanie. Przed zrealizowaniem zlecenia transportowego firma może z góry określić trasę, którą dany pojazd ma się poruszać. Jeżeli w wyniku różnych przyczyn pojazd zjedzie z tej trasy, operator takiego systemu w firmie jest o tym fakcie informowany. Dodatkowo jest możliwość wyznaczenia obszarów, które mogą być zdefiniowane przez właściciela firmy bądź spedytora jako obszary niebezpieczne. Wówczas, kiedy pojazd zbliża się do takiego obszaru, zarówno z jednej strony kierowca może być o tym poinformowany i z drugiej strony firma transportowa również otrzymuje taką informację, że pojazd zbliża się do obszaru, do którego wjeżdżać nie powinien. Kolejnym elementem, który wspiera zasady bezpieczeństwa, jest tak zwane statusowanie kierowców, czyli w momencie, kiedy pojazd zatrzymuje się, system zadaje pytanie kierowcy, pyta go, czym się w tym momencie zajmuje. Jeżeli odpowiedź wybrana na wyświetlaczu takiego urządzenia będzie niezgodna ze z góry zaplanowanym harmonogramem, jest to już sygnał, który powinien zostać podjęty przez osobę zarządzającą transportem i to wtedy i w zakresie jej kompetencji, decyzyjności jest to, co dalej z tym zrobi. Może bezpośrednio skontaktować się z kierowcą, a w sytuacji awaryjnej wezwać odpowiednie służby, ponieważ ta osoba również dysponuje informacją, w jakim miejscu znajduje się ten pojazd.